Zatrzymała się u swojej siostry, młodszej siostry. Byłem po Józefie, jeszcze urodziło się dwoje rodzeństwa, Anna Oderfeldówna i Stefan Oderfeld. Anna Oderfeldówna, bardzo, bardzo ciekawa także postać, miłość, wielka miłość Witkacego. Nawet Witkacy chciał się z nią żenić, jednak ze względu na dość stanowcze stanowisko swojego ojca, który zabronił mu żeniaczki z dziewczyną pochodzenia żydowskiego, on musiał zmienić obiekt swoich westchnień. Anna Kowalczewska w czasie wojny wyszła za mąż, stąd zmiana jej nazwiska na Anna Kowalczewska. Z tym, że jej mąż bardzo szybko po ślubie, powiem w przeciągu bodajże miesiąca, wyszedł na front i już nie wrócił. Kowalczewska pracowała w Ministerstwie Oświaty, była znaną autorką podręczników szkolnych, była też wizytatorką, no i całe swoje życie oddała pracy właśnie z dziećmi, dla dzieci. I właśnie u niej zatrzymała się Józefa Olszewiczowa, nie u córki, co dziwne, ale możemy tutaj domniemywać, że warunki, w jakich żyła jej córka, nie pozwalały na taką gościnę. I to był czas, kiedy no, Józefa kilkakrotnie spotkała się z córką, ale starała się pomagać swojej siostrze w pracy, właśnie w tej codziennej pracy pisarskiej, tej pracy urzędniczej. Też razem podróżowały. Przy czym znowu Józefa starała się też pomóc córce. Chciała znaleźć dla niej mieszkanie, możliwość zmiany mieszkania, ale to były takie próby bezskuteczne. Anna cały czas mieszkała na poddaszu, właśnie tam w Siemianowicach Śląskich, ku wielkiej rozpaczy, bym powiedział, Józefy. Józefa bardzo, bardzo to przeżywała. Tak jak mówiłem, ta pani z dobrego domu, ta pani dystyngowana, nagle znalazła się w takiej siermiężnej rzeczywistości, w tak trudnych warunkach. To sprawiało, że Józefa jakby bardzo to przeżywała i nie mogła się z tym pogodzić. I ten pobyt w Polsce okazał się dla Józefy być tragiczny, bowiem no, tu w Polsce właśnie zakończyła swoje życie w 1954 roku. Jej ciało znaleziono pod mostem w Warszawie, została wyrzucona z pociągu, być może popełniła samobójstwo, na co jakby zwracają uwagę osoby, które znały Józefę, które jeszcze dzisiaj żyją i pamiętają Józefę, twierdzą, że bardzo wysoce prawdopodobne jest to, że było to samobójstwo, a biorąc pod uwagę to jej rozpacz ze względu na sytuację, w jakiej się znalazła ona, znalazła jej rodzina, jest to wysoce, wysoce prawdopodobne. Wacław Olszewicz nadal przebywał we Lwowie, nawet nie został, nie dano mu tej możliwości przyjazdu do Polski na pogrzeb swojej żony. Dopiero po latach udało się przyjechać do córki, do wnuków. Natomiast no, stale jakby przebywał, na stałe przebywał we Lwowie. Tam oddawał się pracy tej swojej pasji bibliotekarstwa. Swój żywot zakończył we Lwowie w 1972 roku, pozostawiając po sobie też dosyć bogatą bibliografię. No, księgozbiór niestety w okresie II wojny światowej został rozgrabiony przez Niemców. Natomiast on sam jako autor pozostawił po sobie wiele publikacji. Nasza bohaterka naszego obrazu i sam obraz przez wiele lat tajemnicza zdobi ściany naszej galerii w Muzeum Narodowym w Kielcach. Obraz ten został poddany wielokrotnie różnym zabiegom konserwatorskim, ale także badaniom, jakie podejmowano przy okazji konserwacji, ale także przy okazji badania warsztatu, czy zgłębiania warsztatu malarskiego Józefa Pankiewicza. Przy czym no tutaj warto dodać, że ten obraz ma też swoją replikę.
bowiem obraz w okresie, kiedy jeszcze żył Adam Oderfeld, jeszcze żyła jego rodzina, tak strasznie podobał się w rodzinie, że dziadkowie Józefy zapragnęli mieć kopię tego obrazu. Przy czym no, Pankiewicz nie miał już na tyle cierpliwości, by odtworzyć w całości obraz. Odtworzył jedynie popiersie Józefy. Ta replika znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jest to w pomniejszonej wersji, niemalże ten sam wizerunek Józi Oderfeldu. Natomiast ten nasz obraz został wielokrotnie, tak jak wspominałem, poddany badaniom. Wyszły bardzo niezwykłe rzeczy. Byłem w badaniu pod promieniami rentgena, okazuje nam się skwaszona mina dziewczynki, zupełnie inna sukienka, zupełnie inna perspektywa. I to możemy domniemywać, że to jest ten oryginał, który najpierw Pankiewicz zarejestrował. Ale Pankiewicz, malując postać Józefy, widział tę postać jako postać taką doskonałą. To była jego wizja. Ta twarz jest z lekkim uśmiechem, ale takim bardzo, bardzo tajemniczym, z tą głębią w oczach, z tymi takimi zaciekawionymi oczami, aczkolwiek bardzo tajemniczymi oczami, uważnymi, ale też możemy powiedzieć, że skupionymi gdzieś w jakimś momencie. Natomiast no, twarz jest pogodna, choć z drugiej strony możemy powiedzieć, że też w pewnym sensie taka poważna i też tajemnicza. Natomiast to, co widzimy na konturach w promieniach rentgena, jest zupełnie inne. I możemy tutaj domniemywać, że rzeczywiście ta twarz dziewczynki w czerwonej sukience mogła być tak skwaszona, bowiem wiemy z przekazów rodziny, że no, Józefa nie znosiła tych trudów pozowania, więc no, z pewnością dawała temu wyraz, choćby w postaci min, które mogła robić. Pankiewicz, malując ten obraz, miał swoją wizję, miał swoje już jakby ukształtowany ten obraz, dlatego chciał tworzyć dzieło doskonałe. W pewnym sensie udało się to, bowiem no, tak jak wspominałem, jest to jeden z najpiękniejszych polskich portretów dziecięcych. I myślę, że to, co Pankiewiczowi udało się stworzyć na tym obrazie, jest właśnie takie godne podziwu, godne zachwytu. To nie był jedyny portret przedstawicieli rodziny Oderfeldów, bo jeszcze była sportretowana Aniela, najstarsza siostra Józefy. Była sportretowana także Anna, młodsza siostra, wraz z matką. Piękny obraz, dziewczynka z matką i z pomarańczą. Obraz znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Czy portret samego Adama Oderfelda, także w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. I co ciekawe, na tym portrecie także, przypatrując się uważnie, można znaleźć wizerunek samego artysty, Pankiewicza. Jego odbicie jest widoczne w szybie, która stanowi tło, w szybie biblioteki, która stanowi tło dla portretowanego Adama Oderfelda. Tak jak wspominałem, obraz bardzo tajemniczy, ale obraz magiczny. Samo spojrzenie na ten obraz daje nam niesamowite poczucie magii, daje nam możliwość podziwiania, ale takiego ogromnego zachwytu. Właśnie obcowanie z tym dziełem sztuki jest takim elementem, który daje nam możliwość no właśnie na refleksję, na zastanowienie się obok tych walorów estetycznych, czy doznań estetycznych, których nam dostarcza ten obraz. Też jest bardzo ciekawe zestawienie tych dwóch portretów, Podkowińskiego i Pankiewicza, jak różnie
oni widzieli tą, no co prawda wiek portretowanej różnił się o 3 lata, ale jak różnie przedstawiali właśnie tą swoją, ten swój warsztat, czy za pośrednictwem swojego warsztatu ten portret dziewczynki 4- i 7-letniej. Myślę, że to zestawienie też jakby stanowi pewien taki, pewną taką możliwość do podziwiania dwóch warsztatów, dwóch wielkich mistrzów. To, że mamy w swoich zbiorach ten obraz, tak jak wspominałem, jest to jeden z najcenniejszych naszych obiektów. My się też nim dzielimy. Obraz brał udział w wielu wystawach, zarówno wystawach monograficznych związanych z Pankiewiczem, ale także wystawach tematycznych poświęconych portretowi, a nie tak dawno udało nam się pokazać ten obraz w miejscu, które tak bardzo mocno było związane z życiem Józefy, czyli bohaterki obrazu, w Lwowie, w Galerii Narodowej Malarstwa w Lwowie. Pokazywaliśmy ten obraz, no i muszę powiedzieć, że cieszył się ten pokaz bardzo dużym powodzeniem i rzeczywiście wzbudzał zachwyt naszych widzów.